Dzień dobry. Witam wszystkich na kanale Okiemże Uskiej i pozdrawiam wszystkich. Szanowni Państwo, 4 marca odszedł człowiek wart szczególnego uhonorowania. Nieprzeciętny umysł, fenomenalna pamięć, komputer zamiast mózgu, mówię to w przenośni z najwyższym uznaniem, filozof, eseista, komentator, autor Zbyszek Modrzejewski. Nie znam drugiego tak mądrego człowieka, jakim był Zbyszek. I wiem, że ludzie tacy jak on nie odchodzą daleko. Pomimo, że Zbyszek był ateistą, podobnie jak czcigodny pan profesor Wolniewicz, podobnie jak Jerzy Urban, kolejny tęgi łeb z przeciwnej strony barykady, ale czy aby na pewno z przeciwnej? Sam Jerzy Urban zwykł był mówić o sobie. Ja jestem stara żydokomuna, ale w niczym mi to w życiu nie przeszkadzało. Po chwili dodawał publicznie na antenie. Jednak z bólem muszę powiedzieć, jestem Polakiem. Proszę Państwa, z bólem Zbyszek wypowiadał również, to są jego myśli autorskie, na pewne postawy, które mnie nieraz bardzo mocno poruszały, którym się sprzeciwiałam jak mogłam do głębi każdej mojej komórki i każdej mojej myśli, czymkolwiek jest myśl. Zbyszek mianowicie ukuł powiedzenie poliniacy, dodając jeszcze przymiotnik scweleni. To był cały Zbyszek. On się, proszę Państwa, nie bawił w tańcu. On jak tańczył, to tańczył. Jak się bawił, to bawił. Jak mówił, to mówił. Jak myślał, to myślał. Jak czytał, to czytał. Wspaniały przyjaciel, na którego zawsze mogłam liczyć. Miałam wspólne występy ze Zbyszkiem, które pieczołowicie teraz zarchiwizuję i będę trzymać jak najcenniejszą pamiątkę. Proszę Państwa, miałam to wyjątkowe szczęście, ten przywilej przyjaźnić się blisko ze Zbyszkiem, razem tu z moją serdeczną przyjaciółką Oleńką, również ze Szczecina. Zbyszek do nas przyjeżdżał, robiliśmy wspólnie imprezy. Zbyszek nocował u Oli. Wcześniej, skoro świtrzu starano, jechali na ryneczek po wiejskie produkty, po jajka, po chlebek, po warzywa, po kaczkę. Zbyszek nie tylko fenomenalnie opowiadał na każdy temat, miał wiedzę niesamowitą. Kto słuchał jego wystąpień, ten wie. Zbyszek również fenomenalnie gotował i fenomenalnie się bawił. Ostatnie prywatne spotkanie z fanami miało miejsce latem ubiegłego roku, gdzie Zbyszek przyjechał do Szczecina i w gronie zamkniętym wygłosił genialne przemówienie skrótowe. Proszę Państwa, skompleksowany przekrój, jak od zarania ludzkości przez ostatnie 10 tysięcy lat przebiegała globalizacja, z naciskiem na to, że to nic nowego i że wszystko już było. I sięgając do tej spuścizny po Zbyszku, również jeszcze będę do tego wracała. Szanowni Państwo, nie wierzę żadnym wersjom, jakie krążą na temat śmierci Zbyszka. Uważam, że takiego człowieka jak on, który był niebezpieczny dla naszych nieprzyjaciół poprzez swój ponadprzeciętny, genialny umysł, ja za Zbyszkiem to mogłam ledwie teczkę nosić. Moim zdaniem Zbyszek został zlikwidowany. Jak to zrobiono, nie wiem, mam swoje domysły. Ludzie znikają, zawsze dorabia się do tego pozory legalności. Zawsze trzeba posprzątać po takim akcie. Absolutnie nie daje wiary, że powodem odejścia tak mądrego człowieka była prostata. On nie dałby się zgładzić z powodu prostaty. On nie dałby się pokonać prostacie. Nie mówiąc już o tym, że po kopie to po chłopie, każdy niemal chłop ma prostatę. Mój dziadek już świętej pamięci z prostatą dożył prawie 100 lat. Umarł, został z prostatą pochowany
Żył doskonale i jeszcze papierochy palił jednego od drugiego. Zbyszek nie palił. Mój tata też ma prostatę. No i chyba, nie wiem, wszyscy panowie w pewnym wieku, jak już powiedziałam, powtarzając to słynne powiedzenie mojej babci, po kopie to po chłopie, są dotknięci prostatą i to jest żaden powód do śmierci. To się już dzisiaj gładko leczy, proszę państwa. A tym bardziej tak świadomy, tak obyty, z taką wiedzą człowiek jak Zbyszek, to ja raz jeszcze mówię, nie dałby się pokonać prostacie. Ja nie daję temu wiary. A tym bardziej zaświadczam tu przed państwem, że planowaliśmy już ze Zbyszkiem kolejne impry, nie mówiąc już o kolejnym Nowym Roku, a w ogóle to ja się ze Zbyszkiem namawiałam, że będziemy pisać książkę o Polakach w Wielkiej Brytanii. I o takim właśnie temacie Zbyszek był nie do pobicia, jak chodzi o taką właśnie szorstką, życiową ironię, o właśnie współżyciu seksualnym Polek z Murzynami i Arabami w Wielkiej Brytanii. To miało być do bólu prawdziwe, życiowe, pokazujące pewne procesy, które zachodzą, które są, do których nie chcemy się przyznać, które publicznie są wstydliwe, a które wielu uprawia. To był pomysł Zbyszka. Proszę państwa, trzej wielcy myśliciele, których łączyło to, że byli ateistami. Zbyszek, prawicowiec, Urban, Jerzy z przeciwnej strony barykady, pan profesor Wolniewicz, również prawoskrętny, jak sam o sobie mówił, głos racjonalny. W moim odczuciu, proszę państwa, tacy ludzie nie odchodzą daleko, na szczęście. Zbyszku, nie żegnam się, bo nie chcę. Do zobaczenia na jeszcze lepszej imprezie. Szanowni państwo, suplement. Te trzy wielkie postaci intelektualne, które wydało społeczeństwo polskie. Pan profesor Wolniewicz, Zbyszek Modrzejewski i przedstawiciel, w cudzysłowie jedynie, przeciwnej strony barykady, Jerzy Urban. Ateiści, tęgie głowy, fantastyczni myśliciele, najlepsi, uważam, naszych czasów, którzy są przykładem i dowodem na to, że pomimo barykad można patrzeć w tym samym kierunku. Oni są tego dowodem i przykładem. Oni patrzyli w tym samym kierunku. I może będą państwo zszokowani, że stawiam tu znak równości pomiędzy Zbyszkiem, profesorem Wolniewiczem i dla mnie świętej pamięci Jerzym Urbanem, ale zrozumieją państwo, co mam na myśli, jeśli zechcą państwo odszukać archiwalny już materiał Jerzego Urbana. Ja może też wrócę i to opowiem, kiedy wypowiadał się o suwerenności. Mianowicie wypowiedział, był to dość długi, półgodzinny materiał nakręcony w domu u Jerzego Urbana. Bodajże dla Sputnika Polska, mniejsza z tym, jakie to ma znaczenie. Treść się liczy. Ale nie pamiętam, czy dla Sputnika. Może tak. Znajdę to i państwu opowiem, gdzie Urban wyraził myśl, że społeczeństwo polskie, naród polski ma to do siebie. W ogóle zaczął może od tego, że nie ma państwa stuprocentowo suwerennego. Nawet potęgi takie jak Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja nie są w 100% suwerenne, tylko mają swoje uwikłania, mają swoje zobowiązania i mają swoje ograniczenia i progi możliwości, z którymi muszą się liczyć. Suwerenność jest stopniowalna i nigdy całkowita. Natomiast Polacy, społeczeństwo, aha, i że za PRL-u Polska tak całkiem podległa nie była. Jest to prawdą, proszę państwa, jest to prawdą. Wyraził też zapatrywanie, że za PRL-u Jerzy Urban.
Polska miała dużo więcej niepodległości niż obecnie za demokracji. Moim zdaniem też prawda. I wreszcie powiedział, że społeczeństwo polskie ma to do siebie, że im więcej ma niepodległości i suwerenności, tym bardziej samo sobie szkodzi. Proszę Państwa, przywoływałam już wielokrotne przykłady postaw tu, w naszym gronie, uważającym się za prawicowców, patriotów, gdzie sami siebie gotujemy, niszczymy i rozbijamy. A uwielbiamy zwalać na wszystkich dookoła, na cały świat. Cały świat jest winien, że nie potrafimy stanąć razem. Proszę Państwa, niech śmierć Zbyszka nie pójdzie na marne. Postać Zbyszka, postać pana profesora Wolniewicza i postać Jerzego Urbana, trzej wielcy myśliciele, ateiści, nie wiem czy to ważne, ale to ich łączyło. Są dowodem i przykładem na to, że nawet będąc po przeciwnej stronie barykady, co według mnie jest wmówioną nam ułudą, realizacją zasady dziel i rządź, na co pozwalamy niestety, nawet będąc po przeciwnych stronach barykady, można patrzeć w tym samym kierunku. I dodam, można zmierzać w tym samym kierunku. O to walczył Zbyszek. O to walczył pan profesor Wolniewicz. O to ja zabiegam, mówiąc tu do Państwa. Zróbmy to dla Zbyszka. Nade wszystko zróbmy to dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Ja wiem, że tacy ludzie, pomimo ich własnych przekonań, ateizmu, ja wiem, że nie giną całkiem i nie odchodzą daleko. Na pewno będzie się bardzo cieszył, widząc, że już jesteśmy coraz mniej scweleni. Jak to on lubił podkreślać. Dołóżmy starań i przyłóżmy świadomych działań do tego, żeby społeczeństwo polskie odwróciło kierunek, żebyśmy z Poliniaków stali się Polakami i żebyśmy potrafili w należyty sposób wykorzystać te okruchy niepodległości, bo już tylko okruchy nam zostały, o których mówił Jerzy Urban i o czym cały czas mówił pan profesor Wolniewicz. Dziękuję Państwu za dziś. Do następnego razu. Szanowni Państwo, w tych wyjątkowych, bardzo bolesnych okolicznościach, które mnie z racji na więź ze Zbyszkiem osobiście bardzo dotykają. Pustka, szok, niedowierzanie. Od 4 marca aż do dziś jest 10 marzec. Nie mogłam się zebrać, żeby zabrać głos i uczcić Zbyszka. Po prostu nie mogłam. Próbowałam, robiłam podejścia. Ale chcę powiedzieć, że jeżeli kogoś bardzo poruszy pieprzny żart Zbyszka o scwelonych Poliniakach, to dlatego, że równocześnie jest on bardzo adekwatny. Nic nie dzieje się bez powodu, a jednym z przysłów polskich jest uderz w stół, a nożyce się odezwą. Świadomość tego scwelenia właśnie w nas się odzywa. Nie zwalajmy na innych. Wejrzyjmy w głąb siebie. To pierwszy krok. I nie pozwalajmy ani sobie, ani innym być dalej scwelonymi, ani przecwelonymi Poliniakami. To będzie najlepszy kwiat pamięci na grobie Zbyszka i najlepsze, co możemy zrobić dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Mówię to z serca. Wszystkiego dobrego, Szanowni Państwo. Dziękuję za dziś.
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Bardzo proszę, kliknijcie też dzwoneczek, aby na bieżąco otrzymywać informacje o najnowszych nagraniach na kanale Okiem Żeuski. Jeśli uznacie, że treści warte są odsłuchiwania, jeśli się Wam podoba, proszę rozsyłajcie również i promujcie wśród swoich znajomych. Niech nas będzie jak najwięcej. Serdecznie pozdrawiam, ku chwale ojczyzny i mam nadzieję, że zobaczymy kiedyś Polskę wolną, szczęśliwą i bogatą. Do usłyszenia, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.